Dobrze widzowie, mamy czwartek i mamy kolejną notatkę producencką odnośnie zmian interfejsu. No i co mogę powiedzieć? Tym razem dostaliśmy informacje o aktualizacjach funkcji Kowala oraz przeprojektowaniu funkcji Wiedźmy, z tego co widzę. Oczywiście standardowo przeczytam wam, co mamy tutaj napisane i potem wam zaprezentuję, jak to wygląda na YouTubie, na filmiku. Nagrywamy to oczywiście na streamku, więc możecie teraz na czacie napisać pozdro YouTube, będziecie na odcinku, pokchamp. No i co? Lecimy. Mam tutaj już wszystko dla was przygotowane. Pierwsza sprawa to jest ten screen. Nie wiem, czy jest dobrze widoczny, aby na pewno. Natomiast ja wszystko oczywiście przeczytam. No i mamy wpis tutaj 6.6. Witamy w szóstej części notatek producenta, w której skupiamy się na ulepszeniach interfejsu wprowadzonych do Kowala oraz Wiedźmy w Shakes & Fidget. Zmiany te mają na celu usprawnienie interakcji i poprawę ogólnej użyteczności tych kluczowych elementów gry. No i mamy aktualizację funkcji Kowala. Tutaj jeszcze pewnie pojawi się pytanie, kiedy te zmiany wejdą do gry. Z tego co wiem, mają wejść na początku lipca, więc musimy jeszcze troszkę poczekać. Ja myślałem, że może na urodziny gry, czyli w tym tygodniu, aczkolwiek tak jak powiedziałem, z tego co wiem, na początku lipca jakoś ta aktualizacja ma wejść. No i dobrze, aktualizacja funkcji Kowala. Scentralizowaliśmy wszystkie interakcje Kowala w ramach tej funkcji, używając zakładek do oddzielenia różnych opcji. Eliminuje to potrzebę wyświetlania wyskakujących okienek po wybraniu interakcji, zapewniając bardziej płynną obsługę. Gracze mogą teraz cieszyć się wyraźniejszym przeglądem i szybszą nawigacją, dzięki czemu proces ulepszania i modyfikowania wyposażenia jest bardziej intuicyjny. Przeprojektowanie funkcji Wiedźmy. Ekran Wiedźmy przeszedł znaczną przebudowę, a jej trzy główne interakcje są teraz podzielone na trzy odrębne zakładki. Ta zmiana zwiększa dostępność każdej opcji i upraszcza interfejs użytkownika. Najbardziej zauważalne ulepszenia zostały wprowadzone w procesie zaklinania przedmiotów. Naszym celem było ułatwienie dostępu do zaklęć i ich zrozumienia, tak aby gracze wiedzieli, że ulepszają swój sprzęt. Nowy układ zakładek wspiera to, zapewniając prostsze i przyjazne dla użytkownika podejście do stosowania zaklęć. Aktualizacje funkcji Kowala oraz Wiedźmy są częścią naszych ciągłych wysiłków mających na celu poprawę interakcji w grze oraz zapewnienie przyjemniejszej i skuteczniejszej rozgrywki. Wyczekujcie naszej ostatniej notatki, w której zakończymy naszą serię dotyczącą ulepszeń interfejsu. Czyli za tydzień w czwartek najprawdopodobniej już dostaniemy właśnie ostatnią notatkę i jakoś już będzie się zbliżała ta aktualizacja wielkimi krokami. No i oczywiście to jest tak, wiecie, no powiedzmy, jak to wygląda w teorii, bo to jest napisane, a teraz już wam pokazuję tutaj, jak to wygląda w praktyce i co nam pokazali. Tutaj mamy naszą panią, która tłumaczy to wszystko. Ale tu zmutuję jakby, bo wiadomo, nie jest to po polsku i tak dalej. My tu chcemy głównie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I proszę bardzo, tak to będzie teraz wyglądać. Tutaj mamy Kowala, mamy ile mamy rozmontowań. No szczerze mówiąc, to jest oczywiście, podkreślam, not final design, tak? Not final design, więc może się tu jeszcze coś pozmieniać i tak dalej. Natomiast no, strasznie to wszystko wygląda chaotycznie jak dla mnie. Na pierwszy rzut oka jest takie... No nie jest to zbyt intuicyjne, nie? Jak dla mnie, to jest moja opinia. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać. Podejrzewam, że dużo osób się przyzwyczai po jakimś czasie i już zapomną, jak to w ogóle wyglądało kiedyś. Ale no, tak to wygląda. Na górze mamy surowce, mamy tutaj recycling. Możemy sobie rozmontowywać te itemki. Mamy plecak na dole. Zobaczcie, mamy od razu napisane, ile dany itemek nam daje metalu, ile nam daje kryształu. To jest akurat spoko, to jest akurat pomocne, że nie trzeba najeżdżać, tylko mamy to jakby z bomby. No i klikamy taki item, możemy go właśnie rozmontować. Cyk. Tu możemy zmienić wygląd itemku. No zwykłego. A tutaj możemy zamienić runki też. Aha, czyli tak, na górze jest. Okej. Na górze mamy zmianę runek, a na dole zmianę wyglądu, z tego co widzę. Tutaj mamy ulepszenie itemków, to spoko. W sensie okej. Jak obejrzałem ten filmik, już się wypowiedziałem, zanim w ogóle zobaczyłem dalej, no to ma to jakiś tam sens. Jakiś to sens to ma, że to jest podzielone na takie trzy zakładki. Jako tako to wygląda. No i mamy wiedźmę, zobaczcie. Mamy naszą wiedźmę, mamy napisane, co danego dnia wiedźma zbiera. Mamy tutaj ten paseczek, mamy plecak też na dole. Mamy taką strzałkę w ogóle z paskiem. To jest akurat spoko, bo wiele osób mnie pytało, gdzie jest pokazane, co wiedźma potrzebuje. No i to jest w tym momencie w prawym dolnym rogu, natomiast nie jest to zbyt widoczne. O, dokładnie tutaj. No więc to powiedzmy zmiana na plus. To generalnie zmiana na plus, już wam tutaj oddaję. Pyk, no i też mamy tutaj kociołek, też to mamy podzielone.
Możemy oddawać paseczki do niej, jak widzicie. Tutaj drugi pasek, no to mamy właśnie zaczarowanie. Czyli po prostu dajemy na przykład hełm i dajemy enchant. A, i możemy po kolei sobie tak klikać. Spoko. No i mamy tutaj juicer, czyli po prostu robienie potek z owocków. No okej. To nie wygląda tak źle. Tak jak ta zmiana gildyjna, no za bardzo mi nie przypadła do gustu. Tak tutaj wydaje mi się, że... To już możemy wyłączyć. Tak tutaj wydaje mi się, że jest to w miarę spoko. W miarę tak intuicyjne. Oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Wydajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach standardowo. Co uważacie? Chętnie wasze komentarze poczytam. Natomiast mówię, niektóre te zmiany faktycznie na plus, a niektóre te zmiany faktycznie na minus. Natomiast tutaj słusznie ktoś zauważył na streamie, że Shakes and Fidget wygląda tak, jak wygląda już od długiego czasu. Tak naprawdę jak wchodziła wersja remastered, czyli to był chyba 2018 rok, no to tutaj tych zmian za wiele nie było, jeżeli chodzi o wygląd. Więc spoko. Generalnie spoko, że coś zmieniają. I tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że kwestia tygodnia, dwóch, miesiąca i po prostu ludzie zapomną, jak ten Shakes wyglądał kiedyś i przyzwyczają się do nowego wyglądu. Czy tak będzie, zobaczymy. W każdym razie wy dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach i oczywiście pamiętajcie, że od dzisiaj do niedzieli trwa promocja urodzinowa, specjalne pakiety, grzybki, 25% promocja nawet na te zwykłe pakiety, więc... Polecam kupować z kodem Neutral. Wczoraj wystartował giveaway na kanale. Sprawdźcie sobie ten giveaway, ten filmik z giveawayem. Polecam serdecznie. I dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Dajcie suba, piszcie komentarze, dajcie kciuka w górę. Dzięki ślicznie i nara.